Ja muszę powiedzieć, że większość swojej pozytywnej energii zawdzięczam ludziom, z którymi się spotykam na swojej drodze i naprawdę zaskakuje mnie to od jakiegoś czasu, że tak dużo pozytywnych ludzi spotykam, bo o Polakach się mówi, że nie są pozytywni. I rzeczywiście kiedyś też miałam takie podejście jakieś nieufne i tak dalej, to co nas charakteryzuje podobno. Ale poprzez te moje wszystkie zmiany, trudne przejścia w życiu, nastąpiły także zmiany w moim podejściu i w mojej mentalności gdzieś. Zmiany, które bardzo poprawiły jakość mojego życia dzisiaj, moje samopoczucie, paradoksalnie. Więc te wszystkie spotkania, to, że pielęgnuję w sobie pozytywną energię, którą cały czas staram się ćwiczyć, tak jak się ćwiczy na siłowni ciało swoje, ja to praktykuję i to po prostu, to się nakręca w jakiś sposób. Więc myślę, że to jest coś takiego, co wciąż mnie motywuje, ta energia od ludzi płynąca i moja skierowana do nich, czyli ta wspólna wymiana po prostu energii. No, trudno to przewidzieć. Ja mogę jakby z tych swoich doświadczeń wysnuć takie wnioski, że będziemy chcieli być coraz bardziej świadomi pewnych rzeczy. Będziemy mogli być świadomi tego chociażby, że możemy pracować nad sobą, ponieważ coraz więcej się o tym mówi, to jest też istotne, że nasze samopoczucie, nasz poziom zadowolenia z życia nie tylko zależy od tego, co się dzieje wokół nas, od tych okoliczności, od tych zmian, które się dzieją, ale to jest proces jakiś, który po prostu musi trwać. To nie przyjdzie ktoś i nie dotknie magiczną różdżką naszego życia i nie uleczy go nagle. My musimy te zmiany rozpocząć w sobie. Właśnie to pozytywne podejście, o którym ja mówię, jest bardzo istotne. To musi stanowić nasze rusztowanie. I wówczas te wszystkie zmiany, które dzieją się dookoła, zaczynamy doceniać, zaczynamy gdzieś uczestniczyć w tym wszystkim. Nie możemy tylko rościć, prawda? Tylko musimy też chcieć dać coś od siebie. I sądzę, że będziemy w tym kierunku zmierzać, żeby ta świadomość była coraz większa, żeby ludzie zechcieli każdy sam ze sobą pracować nad tym, żeby było więcej życzliwości w nas, żebyśmy doceniali bardziej to, co mamy, tak? Żebyśmy trochę wyszli z tej z tego kanonu, którym się zdaje, że jest trochę w Polakach, że się odzywa w nas solidarność i takie coś pozytywnego w okresie kryzysu. Musimy się nauczyć żyć po prostu w czasach wolności. To jest też zmiana mentalności, zmiana podejścia. To nie jest łatwe wcale. Wbrew pozorom, jak się ma dużo, to trudno jest z tego wybrać to, co najlepsze. Także myślę, że taki rozwój wewnętrzny, edukacja na poziomie duchowym jest bardzo istotna.